Catherine Valente, opowieści sieroty w ogrodzie nocy, czyli w duchu opowieści Szeherezady. W ogrodzie nocą pod osłoną drzew skrywa się chłopiec i dziewczynka. Ona przez całą noc snuje opowieści o fantastycznych przygodach i odległych krajach, opowiadając historię zapisaną na własnych powiekach. On, wpatrzony, spija z jej ust każde słowo, niemal bez tchu czekając na zakończenie historii. Ono jednak nie nadchodzi. Wraz ze świtem młodzi muszą się rozejść i niecierpliwie wyczekiwać ponownego zapadnięcia ciemności. Wtedy opowieść popłynie dalej. W poszukiwaniu nowych środków wyrazu pisarze często coraz bardziej oddalają się od klasycznych rozwiązań, tylko że stosowane przez nich udziwnienia wielu czytelnikom nie przypadają do gustu. W takiej sytuacji powrót do korzeni może okazać się odświeżający. Na taki zabieg zdecydowała się Catherine Valente, sięgając po wzorce z księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Choć oczywiście fabularnie opowieści sieroty różnią się od opowieści Szeherezady, to w formie i stylistyce mają ze sobą wiele wspólnego. Książka Valente ma strukturę opowieści szkatułkowej. Główna narratorka, tytułowa sierota, opowiada księciu historie, w ramach których bohaterowie również przekazują sobie opowieści. Czasem złożoność takiej narracyjnej matrioszki sięga dobrych kilku warstw, które wzajemnie się przenikają i zazębiają. To, co początkowo wydaje się serią niepowiązanych gawęd, z czasem zaczyna krystalizować się w jedną spójną całość. Rozsypane na wielu poziomach, a czasem również znacząco rozciągnięte w czasie, elementy układanki trafiają na swoje miejsce, a czytelnikowi wyłania się w głowie obraz, którego początkowo nie podejrzewał. W ogrodzie nocy składa się niejako z dwóch głównych, przeplatających się opowieści połączonych osobą głównej narratorki. Choć w zasadzie w obu przypadkach zostały one zakończone, to jednakże książka nie stanowi zamkniętej całości. By poznać całą szkatułkową opowieść, a zatem i wszystkie przenikające się wątki i niuanse, trzeba będzie poczekać na wydanie drugiego tomu opowieści sieroty. Przypuszczam, że wiele niedomkniętych wątków stanowi furtki, za sprawą których autorka połączy opowiedziane historie z następnymi. Skojarzenia z Księgą Tysiąca i Jednej Nocy budzi także sceneria, w jakiej toczą się opowieści. Bohaterowie co prawda podróżują po najprzeróżniejszych krainach, ale nad wszystkim unosi się duch Orientu. Baśniowe stwory kojarzą się bardziej z mitologiami wschodnimi niż z europejskimi, choć pojawiają się wątki jak setyry czy selkie. W książce można odnaleźć kraje i społeczeństwa wzorowane na kulturach szeroko pojętego Orientu. O egzotyce co prawda chyba już nie może być mowy, bo w dobie globalizacji mało co zasługuje na takie określenie. Niemniej Valente udało się skonstruować ciekawy i oryginalny, nawet jak na warunki fantazy, świat, a jego natura również wyłania się powoli z mozaikowych opowieści. Jednocześnie autorka nie stroni od gry z konwencją, niejednokrotnie korzystając z klasycznych motywów, wplatając je w zupełnie nieoczekiwanych momentach. Ostatni element, który chyba w największym stopniu buduje w umyśle czytelnika orientalne skojarzenia, jest styl Valente. Amerykańska autorka stosuje iście wschodnie porównania i metafory, bogate, wielopiętrowe, niespotykane w naszej kulturze. Robi to ze smakiem, dzięki czemu nawet przez moment nie ociera się o kicz. Szczególnie wyraźne jest to na początku książki, później czytelnik się przyzwyczaja. Niemniej jednak wystarczy choć na kilka minut zmienić lekturę, by język Valente znów uderzył z pełną mocą czytającego. Dla mnie właśnie on, a nie konstrukcja czy fabuła, stanowi główny element opowieści sieroty. Wydaje mi się, że opowieści sieroty w ogrodzie nocy jest jak na razie najbardziej przystępną dla czytelnika książką w uczcie wyobraźni. Szkatułkowa konstrukcja nie sprawia problemów w odbiorze, a mam wrażenie, że nawet wspomaga głód wiedzy o tym, co się wydarzy w następnym rozdziale. Czytelnik, niemal jak słuchający opowieści chłopiec, z trudem będzie się powstrzymywał przed przewróceniem kolejnej strony, gdy obowiązki wzywają. Język powieści, piękny i bogaty, wolny jest od udziwnień cechujących innych autorów. Zaś baśniowa sceneria także powinna przypaść do gustu. Wystarczy zanurzyć się w lekturę, a popłynie się wraz z opowieścią aż do końca. Autor recenzji to Mateusz Shadowmage-Wronka, czytała Izabela Alain Zabłocka. Recenzja opublikowana na portalu katedranast.pl.